Dąbrowski Park Hallera doczeka się jeszcze w tym roku rewitalizacji. Ubędzie asfaltu i betonu, pojawią się fontanny, zjeżdżalnie, trampoliny oraz boisko do gry w bóle. Przybędzie też zacisznych zielonych zakątków. Największe zmiany czekają Dąbrowian w okolicach szkoły podstawowej nr 20. W tym miejscu powstanie ogród sensoryczny, w tym miejscu powstanie skatepark, dookoła powstaną tory rolkowo-rowerowe, zmieni się plac zabaw, powstanie mnóstwo nowych urządzeń, a także, i to jest chyba tutaj równie istotne, nowe oświetlenie. Cały projekt został w ten sposób przygotowany, żeby park bardziej przypominał park niż dzisiaj, więc na pewno przybędzie nowej zieleni. Pojawią się takie ciekawe miejsca, które będą izolowały pewne przestrzenie w parku. To będą takie wzgórki porośnięte trawą, także kwiatami, bo planuje się tam stworzenie łąk. Mnóstwo nowej zieleni. Zmiany czekają też część A Dąbrowskiego Parku, tam gdzie co roku odbywają się Dni Miasta. Plac zabaw zostanie bez zmian, natomiast dookoła pojawią się nowe zjeżdżalnie, trampoliny. Obok taka strefa aktywności wodnej, tak to nazwaliśmy, będą fontanny typu skoczki. Zaraz za blokami przy ulicy Królowej Jadwigi powstają takie strefy aktywności mieszkańców. Bardzo ważne miejsce to jest przestrzeń aktywności seniora, również w parku A, gdzie będą specjalne urządzenia przygotowane dla seniorów, gdzie będą miejsca, w których będzie można zagrać w bóle, będzie można zagrać w szachy, spotkać się, porozmawiać. Koszt prac to ponad 12 milionów złotych. Potrwają one do końca roku. SK Info.